naszych nauczycieli i Was na Dniu Dziecka, wyjątkowym i jedynym takim w historii szkoły. Wyjątkowym, ponieważ tematyka, którą zdecydowaliśmy się podjąć, jest szczególna. Będziemy dziś mówić o życiu małych dzieci, ale także o naszym życiu, które jest pełne trosk i trudnych decyzji. O życiu w ogóle, bo żyjemy i może warto to sobie uświadomić, żyjemy dlatego, że kilkanaście lat temu ktoś pozwolił nam się urodzić. Tematem dzisiejszego dnia jest aborcja. Chcielibyśmy Wam przedstawić kogoś, kto będzie nam towarzyszył podczas dzisiejszego spotkania. To jest Jaś, 10-tygodniowy płód dziecka w łonie matki. Ma 5 cm, waży 1 gram. Popatrzcie na niego. Popatrzcie uważnie i odpowiedzcie sobie na pytanie, czy jest to dziecko? A może ktoś z Was uważa, że jest to tkanka lub problem, którego można się pozbyć? Tak mówią lekarze do matek, które chcą dokonać aborcji. W Polsce aborcja jest zabroniona, jednak tylko teoretycznie. Jak wiemy, aborcja jest popularna na tak zwanym czarnym rynku. Przez internet można kupić tabletki wczesnoporonne. Bez większego problemu można umówić się na wizytę u specjalisty. Kobieta może dokonać aborcji w każdym etapie rozwoju płodu. W pierwszym trymestrze zazwyczaj dochodzi do zabiegu chirurgicznego. W dalszym etapie ciąży jest to wstrzyknięcie roztworu soli do worku obwodniowego. Przytoczę słowa pewnej pracownicy kliniki aborcyjnej. W klinice aborcyjnej widziałam wiele cierpienia i rozpaczy. Dotyczy to nie tylko poddających się aborcji kobiet. Widziałam ból dzieci, które rodziły się okrutnie poparzone roztworem soli, którego używa się w zaawansowanych ciążach. Widziałam fragmenty ich ciał, małe stopki, rączki, poszarpane główki. Widziałam ich przeraźliwy ból i sama ten ból odczuwałam. Za chwilę obejrzymy film pod tytułem October Baby. Opowiada on o dziewczynie, która przeżyła aborcję. Prosimy nie wychodzić od razu, gdy zobaczycie napisy. Wysłuchamy teraz pani Katarzyny Suchenek, która jest z zawodu położną i opowie nam o ciąży oraz fizycznym i psychicznym konsekwencjom aborcji. Witam wszystkich serdecznie. Bardzo się stresuję, więc proszę Was o wyrozumiałość. 10 lat temu skończyłam to liceum, równiutko, więc jestem trochę po części taka jak Wy. Słuchaj, pierwsze małe sprostowanie. Jestem pielęgniarką, od 7 lat pracuję w zawodzie niepołożną, ale położnictwo to taki mój konik, można powiedzieć po godzinach, czyli dwa zawody w jednym ręku. Z jednego mam pieniążki, z drugiego nie. Jeżeli chodzi o kobiety, to zawsze było coś, co mnie intrygowało, może z racji tego, że sama się czuję 100% kobietą, a dopiero się nią poczułam, ja nie mówię o innych, kiedy zostałam mamą, bo też mam synka, który skończył teraz 3-latka. Pracuję na pediatrii, więc mamy z dziećmi dużo wspólnego, ale tak naprawdę pediatria to w obecnych czasach to jest chyba bardziej rodzice, dopiero dzieci. Z tego względu, że teraz dzieci jest łatwiej wychowywać niż rodziców, a obcując z dziećmi ma się do czynienia z rodzicami i większy nacisk trzeba kłaść najpierw na zdrowie rodziców, dotrzeć do ich umysłów, żeby potem zacząć leczyć dzieci. Dzisiejszy temat, tutaj też drugie sprostowanie, nie będę mówić o ciąży, bo o tym już się nasłuchaliście dużo. Widziałam obrazki, zdjęcia, film. Wszystko bazuje na wieku rozwojowym dzieci, na ciąży,
To jest troszkę taka gra na emocjach, której ja bardzo nie lubię, chociaż popieram, ale ja wewnętrznie o niej nie lubię mówić, ponieważ lubię suche fakty, bo te do mnie docierają i o nich też pragnę dzisiaj do was mówić. Zdjęcia widzieliście, jak wygląda aborcja, co ze sobą niesie. Też to wszystko wiecie, bo to jest bardzo chwytliwe, to chwyta za serce. W tym wieku potrzebujecie dużo bodźców i wzrokowych, i słuchowych. Ja to przeżywałam i te zdjęcia, tak zwana krwawa jatka, jak ją nazywam, robi niesamowite wrażenie i zostaje w pamięci. Ale dla kobiety, która boryka się z problemem aborcji, albo ją rozważa, albo jest po, te zdjęcia są dla niej gwoździem do trumny. Dlatego ja, mówiąc o zdrowiu kobiety, tylko wyłącznie o zdrowiu kobiety, nie o dzieciach, w tym momencie zostawiam temat dzieci, które są tak naprawdę ofiarą i o nich przeważnie mówimy. Dziś pragnę mówić o zdrowiu kobiety tylko i wyłącznie, ponieważ taki sobie tutaj jakby motto dzisiejszego spotkania, taki cytat Sokratesa: szczęśliwsza jest ofiara zbrodni od swojego oprawcy. Dzieci, które już, można powiedzieć, zostały zabite, bo aborcja to jest procedura medyczna, w wyniku której dochodzi do zabójstwa płodu, niezależnie od wieku rozwojowego. Jest to potencjalne życie ludzkie. Jest to człowiek. Więc tak naprawdę to dziecko już nic nie boli. Ono zostało zabite, już go nie ma, jest aniołkiem. Jeżeli ktoś jest osobą wierzącą, rozumie, co chcę powiedzieć. Ono już jest tak naprawdę u Pana Boga i ono jest, modli się za swoją matkę, tak? Ale ta matka zostaje na świecie, ona zostaje i ona o tym wszystkim pamięta, wie, czuje, rozważa. Tak naprawdę to ona jest nieszczęśliwa, ona jest ofiarą aborcji, nie dziecko. Ja tak sobie to wyobrażam. Przejdźmy dalej. Często mówi się, że aborcja jest wykonywana, aby ratować... Ja takie slajdy zrobiłam na szybko, ale takie skróty myślałam, będę je rozwijać. Często mówi się, że aborcja jest wykonywana, aby ratować życie lub jest to wybór kobiety do posiadania lub nieposiadania dziecka. Jednak aborcja, poza samym faktem zabicia istoty ludzkiej, pomijając jej wiek rozwojowy, prowadzi do wielu konsekwencji zdrowotnych. I tutaj są dwa, można powiedzieć, działy konsekwencji zdrowotnych dla kobiety: psychiczne i fizyczne, czyli somatyczne. Przejdźmy dalej. To już na pewno wiecie, ale pragnę przypomnieć, co to jest aborcja, skąd samo słowo pochodzi. Oczywiście słownictwo jest znajome, ale co ono dokładnie znaczy? Aborcją, poronienie, to znaczy to samo, co usunięcie ciąży, czyli albo samoistne poronienie, albo wywołanie poronienia przez procedurę medyczną. Termin medyczny i potoczny, który stosuje się w przypadku zamierzonego, przedwczesnego zakończenia ciąży w wyniku interwencji zewnętrznej, czyli działań lekarskich, bądź w dzisiejszych czasach kobieta może nawet dokonać aborcji w domu, o czym będziemy mówili. W efekcie dochodzi do śmierci zarodka lub płodu. Przejdźmy dalej. I teraz chcę powiedzieć, że aborcja, bo to też jest istotne, nie jest tym samym, co poronienie, tak? Często mylone są te pojęcia. Jeżeli kobieta samoistne przedwczesne zakończenie ciąży nazywa się poronieniem, czyli jest, ma to miejsce do 22 tygodnia ciąży, lub porodem przedwczesnym, jeżeli po 22 tygodniu ciąży. Dalej, płód, który nie ukończył 22 tygodnia, nie jest w stanie przeżyć poza organizmem matki. To jest taka granica, można powiedzieć, książkowa. Zdarzały się takie cuda, kiedy dzieci potrafią przeżyć już od 18 tygodnia. Ja mam przyjaciółkę, gdzie jej syn urodził się w 21 tygodniu, obecnie ma 2 lata i jest świetnym dzieciakiem. Moją sąsiadką jednocześnie jest. Co dalej? To jest bardzo ważne, słuchajcie. Napisałam ten trzeci epitet tutaj, że około 60% wszystkich poczęć kończy się samoistnie jeszcze przed zakończeniem pierwszego trymestru ciąży, z czego spora liczba jeszcze przed wystąpieniem opóźnionej miesiączki, co określa się terminem
termin książkowy, ciąża subkliniczna albo aborcja menstruacyjna. To jest bardzo ważne, bo chciałam wam powiedzieć, jak wielkim cudem jest to, że dziecko się poczęło, matka je donosiła, urodziło się całe i zdrowe i rośnie. 60% wszystkich poczęć kończy się tak naprawdę śmiercią dziecka, tak? Czyli tak naprawdę to, że ktoś posiada dziecko, jest cudem, bo więcej niż to drugie dziecko umiera, tak? Czyli jak zostałyśmy matkami, kto tutaj został, to są farciary po prostu. Ja tak się czuję. Przejdźmy dalej. To jest, chcę powiedzieć o metodach aborcji. Ja jednocześnie wcześniej pracowałam trochę na ginekologii z kobietami, które nie chciały mieć dzieci. Tak. Które przychodziły tylko i wyłącznie po antykoncepcję. Prowadziłam zajęcia z tymi kobietami, żeby zacząć, że tak powiem, wejść w to mrowisko, w to gniazdo os i uczyłam je naturalnych metod planowania rodziny, co brzmi trochę archaicznie, ale jest taką alternatywą dla metod antykoncepcyjnych. I te kobiety często przychodziły po leki wczesnoporonne, bo jest aborcja pierwsza jako farmakologiczna. Bardzo często myślimy, że farmakologia to jest typu, tutaj napisałam to RU486, to jest jedna z pierwszych metod farmakologicznych. Na pewno każdemu obiło się to o ucho, kiedy w czasach młodości naszych rodziców i moich rodziców szczególnie, ta pigułka była na czarnym rynku, powodowała mnóstwo komplikacji w wyniku jej podaży. Dzieci się i tak rodziły z różnymi, można powiedzieć, anomaliami fizycznymi. Bez rączek, nóżek, prawda? Teraz mówi się też, że to jest można powiedzieć, strzał w kolano medyczny, jeżeli chodzi o ginekologię i środki wczesnoporonne. Ty o tym słyszeliście, ale na dole takim małym druczkiem napisałam, bo o tym się głośno nie mówi, że farmakologia i aborcja w wyniku farmakologii to pigułka, tak zwana pigułka PO. Bardzo znana, mówi się, 72 godziny mam na to, żeby tą pigułkę zażyć. To też jest aborcja. Zaraz będę wam mówić, dlaczego, na co ta pigułka działa i dlaczego ja tak uważam. I pigułki wczesnoporonne. To są tabletki na receptę. Można je też kupić pokątnie. Nawet wczoraj sobie weszłam w internet, stukałam takie hasła i każdy może sobie taką pigułkę kupić. Tak naprawdę, w każdym momencie. W Polsce. Bardzo znane z tych pigułek wczesnoporonnych jest tak zwana tabletka Postinor. 3/4 kobiet, które przychodziły do nas na ginekologię po recepty, to były kobiety po środki wczesnoporonne. W razie czego tak zwane. Oprócz tych koncepcyjnych, które zażywały. Przejdźmy dalej. Następną metodą jest aborcja chirurgiczna. To jest ta najbardziej wizualna, strzelająca po oku, te porozrywane części ciała, rączki, nóżki, prawda? To, co robi wrażenie na naszych emocjach i bodźce wzrokowe, które strasznie na nas działają, to masakra, jeżeli chodzi o te zdjęcia. Nie lubię ich oglądać, chociaż wiem, że muszę. I też powinniście, tak? Nie chcę dawać antyświadectwa, ale chcę właśnie mówić o tych suchych faktach. Rozszerzenie szyjki macicy i aspiracja, tak zwane odessanie, inni mówią próżnociąg. Możliwe jest to do 7-12 tygodnia ciąży. Będę mówić jeszcze w jakich przypadkach. Lub wyłożyczkowanie płodu, generalnie między 10 a 22 tygodniem ciąży. Czyli tak jak pamiętacie poprzedni slajd, do 20 tygodnia życia to też nie jest bez znaczenia. Potem dziecko nie płód, może już przeżyć poza łonem matki, tak? Pomagając mu temu farmakologicznie. Dalej, aborcja w drugim trymestrze, 12-22, polega na wywołaniu akcji skurczowej, czyli tak naprawdę farmakologicznie następuje poronienie. Kobieta wydala z siebie dziecko. W wielkich bólach, pragnę powiedzieć. I na końcu to już jest dla mnie zabójstwo, bo to już jest widoczna ciąża,
bardzo często już trzeci trymestr, już przed rozwiązaniem. Jest przedwczesne cięcie cesarskie i zanim się wyjmie dziecko, się po prostu je zabija, żeby, to zależy też od kraju i zagadnień prawnych, żeby po wyjęciu już nie żyło. Przejdźmy dalej. I teraz, skoro mówimy aborcja, zdrowie kobiety, zastanówmy się, co to jest zdrowie, tak? Bo pierwsza myśl, jaka przychodzi, no to nie mam choroby, jestem zdrowy, tak? Chodzę, widzę, słyszę pierwsze objawy, nie jeżdżę do lekarza, nie biorę stale leków, nie muszę robić badań. To jestem zdrowy, prawda? Ale to jest szersze pojęcie, dużo szersze niż nam się wydaje. I ta szerokość pojęcia pokazuje nam zagadnienie krzywdy aborcji, jaka się wywołuje w kobiecie. Przejdźmy dalej. Tu jest podstawowa definicja zdrowia, ją zaczerpnąłem z Wikipedii. Tam jest mnóstwo tam cytatów, znaczy cytowanych publikacji, które stworzyły tą całą definicję. Ona nie do końca mi się podoba, aczkolwiek jest dla wszystkich wygodna i nikt się jej nie przeciwstawia. Może powiedzmy tak, że zdrowie to jest pełen dobrostan, tak? Zarówno fizyczny, umysłowy, jak i społeczny, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności. To jest bardzo ważne, że ja mam czuć się zdrowy. Ja mam czuć poczucie, tak, że nic mi nie jest. Ja jestem silny, zdrowy, jędrny, piękny, niebogaty, ale czuję się zdrowy, tak? Nie odczułam tej choroby. Mimo że mogę jeździć na wózku, prawda? Jestem zdrowy, czuję się zdrowy. Mimo że muszę chodzić codziennie do lekarza po recepty, ja czuję się zdrowy, jestem szczęśliwy. Może codziennie muszę sobie robić insulinę, prawda? Ale to mi nie przeszkadza, ja naprawdę czuję się szczęśliwym, zdrowym człowiekiem. Mimo że mam chorobę na przykład cukrzycy, prawda? Dobrze. I wyróżnia się zdrowie fizyczne, psychiczne. I tu podpunkt emocjonalne, bo to jest bardzo istotne. I zdrowie umysłowe, zdrowie społeczne, zdrowie duchowe. Dużo tych rodzajów zdrowia, ale chciałabym powiedzieć, że aborcja jako jedna z procedur medycznych dostępnych, można powiedzieć, do wykonania, godzi w każde to zdrowie, zarówno fizyczne, psychiczne, emocjonalne, umysłowe, społeczne i duchowe. Mało jest w medycynie takich interwencji medycznych, które dotykałyby każdej tej sfery zdrowia. Bardzo mało, słuchajcie, a aborcja taką procedurą jest. Dobrze, przejdźmy dalej. I ten obrazek jest Wam bardzo dobrze znany, ale jest on niezbędny dla mnie, żeby Wam pokazać parę zagadnień. Jak działają te środki antykoncepcyjne albo wczesnoporonne, bo o tym się nie mówi. Mówi się o tej aborcji, już tam porozrywane dzieci. A skupmy się na tym, jak kobieta w zaciszu domowym może dokonać aborcji, której jest nieświadoma, a to jest bardzo ważne. Środki antykoncepcyjne i środki wczesnoporonne działają na kilka składowych. Przede wszystkim, zaraz gdzie to było, o tu. Działają na produkcję komórek w jajniku, tak? One, można powiedzieć, spowalniają ich rozwój, trochę je upośledzają. Dalej. Powodują, że zmienia się ten jajowód. On pod wpływem wędrówki już owulacji dochodzi do wędrówki komórki jajowej w tym jajowodzie. I ten jajowód ma normalnie takie skurcze, które powodują, że ta komórka jajowa sobie tam płynie. Gdy weźmiemy inną podaż hormonów, prawda, w wyniku tabletek antykoncepcyjnych albo wczesnoporonnych, dochodzi, że ta komórka jajowa, tam jest inna perturbacja, ona się tak obija o ten jajowód. Ona jest już poszkodowana, jak tylko wyjdzie z jajnika. Tutaj są jeszcze takie strzępki jajowodu, które je wychwytują. One też, jakby można powiedzieć, nie chcą jej, więc one trochę są takie sparaliżowane i tyle trudności musi pokonać ta komórka. Dobrze, przejdźmy dalej. Dalej, wpływają także one na błonę śluzową macicy. Ta błona śluzowa, kiedy jest ten okres okoowulacyjny, czyli ten okres, w którym kobieta może zajść w ciążę, i wszystko temu sprzyja, te tabletki i te środki wpływają na tą błonę w taki sposób, że ją upośledzają, robią ją suchą jak pustynia, a normalnie ona jest miękka jak gąbeczka, przystosowana, ma bardzo dużo naczyń krwionośnych, jest przystosowana do tego, żeby zarodek mógł się w nią zagnieździć i po prostu sobie ją zjeść.
tak można powiedzieć kolokwialnie. Ona się tworzy cieniutka, ona się tworzy sucha, uboga w substancje odżywcze, zwężone są tam naczynia krwionośne. Także nawet jeżeli dojdzie do zapłodnienia, ten zarodek obumiera, bo nie ma w co się zagnieździć i nie ma czym się żywić. Dalej, jest jama macicy. Tak naprawdę to tutaj wiemy, o co chodzi, tutaj zarodek się rozwija. Jest jeszcze cieśń szyjki macicy. Tutaj są tak zwane krypty szyjki macicy, w której wytwarza się śluz. Ten śluz jest między innymi odpowiedzialny, sprzyjający zapłodnieniu. Zmienia się jego skład, konsystencja pod wpływem cyklu miesiączkowego kobiety. Ten śluz pod wpływem tych tabletek wczesnoporonnych i środków antykoncepcyjnych powoduje, że on zmienia swoją konsystencję. Albo całkowicie zanika, albo jest go w małej ilości, albo nie zmienia się pod wpływem fazy cyklu. On jest potrzebny do zapłodnienia, niezbędny. Także słuchajcie, jest tyle czynników, w których te środki mogą popsuć komórkę jajową i wpłynąć na jej rozwój. Albo ją całkowicie zabić, albo utrudnić jej życie, uprzykrzyć. I nawet jeżeli dojdzie do współżycia i plemnik dostanie się do pochwy, do szyjki macicy, do awiamia macicy, dojdzie mimo wszystko do zapłodnienia, to komórki wczesnoporonne, te tabletki wczesnoporonne mają spowodować, że ten zarodek obumrze, tak? Czyli ta kobieta jest nieświadoma. Wmawia się jej bardzo często, że kiedy już są paluszki, to jest dziecko, kiedy są nóżki, to jest dziecko, kiedy widać siusiaka, to jest dziecko, kiedy są oczki, jest dziecko, kiedy bije serce, jest dziecko, a kiedy nie ma, ta kobieta się gubi, bo większość kobiet nie ma wykształcenia medycznego. Albo ogląda telewizję, albo patrzy w internet i nie wie, kiedy to moje dziecko jest, prawda? A tak jak wam pisałam, 60% wszystkich ciąż, u których kobieta nawet nie wie, że jest w ciąży, dochodzi do poronienia, tak? Czyli to jest ogromna tajemnica i od początku kobieta powinna wierzyć i wiedzieć, że jest możliwość po współżyciu zajścia w ciążę. I tabletki antykoncepcyjne i środki wczesnoporonne te w pierwszych tygodniach życia dziecka też są potencjalnym zagrożeniem aborcji, ok? Przejdźmy dalej. I tu chciałabym mówić już typowa medycyna, można powiedzieć. To są takie wyliczanki. Najważniejsze, słuchajcie, somatyczne skutki uboczne aborcji. Ból brzucha. Ból brzucha w wyniku aborcji to jest 100% kobiet. Bardzo silny ból brzucha, silniejszy niż ból menstruacyjny czy ból okołowulacyjny. Porównywany jest, zależy jaki rodzaj aborcji zostanie podjęty. Zostaje to taki ból brzucha przypominający, no można powiedzieć, podwójny poród. Oczywiście farmakologicznie się go łagodzi, ale on jest. Potem są skurcze, mdłości, wymioty, biegunka, krwawienia, wszelkiego rodzaju, słuchajcie, zakażenia. Cały, jeżeli chodzi o biznes aborcyjny, to jest podziemie aborcyjne, na pewno to słyszeliście. I tak naprawdę to, kiedy kobieta może dokonać aborcji, kiedy nie, to jest zabawa w kotka i myszkę. To naprawdę państwo ona wmawia. Ja nie chcę tutaj o tym mówić, bo nie to nie czas i miejsce na to i nie czuję się kompetentna. Ale żyjąc, można powiedzieć, w branży medycznej, widzę, że to, co państwo nam wmawia, że do pewnych tygodni można coś zrobić z kobietą albo nie, to wszystko da się ominąć. I my to po prostu robimy. I to jest narzucanie, można powiedzieć, kobiecie pewnego toku rozumowania. A to jest cały, można powiedzieć, taki biznes aborcyjny. W dzisiejszych czasach kobiety robią, kiedy nie dostają zgody, można powiedzieć, na aborcję w Polsce, jeżdżą na przykład, nie wiem, najbliżej jest są Czechy. W Czechach oficjalnie, czyli w szpitalu możesz sobie zrobić za 400 euro aborcję, po prostu pojechać jeszcze na wycieczkę, piękne są Czechy, nieoficjalnie za 40 euro gdzieś w domu u lekarza. Nie wiem, jak teraz euro stoi na rynku, ale to są śmieszne pieniądze. Do zakażeń dochodzi, słuchajcie, po aborcji, jeżeli nie poda się antybiotykoterapii, to jest normalna procedura, to jest 99% przypadków, niestety. Dalej, sepsa. To jest takie słowo bardzo medyczne, ale oznacza ogólne zakażenie organizmu. Zależy, w której fazie rozwoju życia dziecka popełni się aborcję, od tego zależy konsekwencje somatyczne, czyli skutki fizyczne
aborcji u kobiety. Dalej, uszkodzenie szyjki macicy, uszkodzenie endometrium, czyli tej błony śluzowej, co wam mówiłam, tej czerwonej tam była na rysunku, przebicie macicy, uszkodzenie innych organów, łącznie z wynikiem uszkodzenia nawet ściany odrzewnej. Się spotkałam, kobieta przyjechała, niestety zmarła. Śmierć matki to już takie straszne. Ja to wklejam, słuchajcie, w środku, bo ta śmierć matki kończy te typowo medyczne skutki uboczne. To nie jest rzadkość, że kobiety umierają. To się mówi o tym, że to jest bardzo bezpieczne, bo medycyna idzie do przodu. Im bardziej medycyna idzie do przodu, tym bardziej ludzie umierają, słuchajcie. Tylko może wolniej, mniej ich to boli, w innych okolicznościach. Kobiety w wyniku aborcji bardzo często umierają, zależy, gdzie ta aborcja jest robiona. Nowotwór szyjki macicy i jajnika, rak piersi. Słuchajcie, tu chcę mówić o raku piersi, bo najnowsze badania pokazują, że w wyniku aborcji procent podaży 30%, wzrasta 30% możliwości zachorowania kobiety na raka piersi w wyniku przeprowadzenia jednej aborcji. Wiąże się to między innymi z bardzo wysoką podażą hormonów, które kobieta musi dostać po dokonaniu aborcji, żeby wszystko, można powiedzieć, uregulowało się, bo to jest burza hormonalna w niej. Raptem się wyrywa z niej dziecko i co? Bach. Coś trzeba zrobić z tymi hormonami, prawda? Jakoś je tam do porządku dziennego doprowadzić. I bardzo dużo trzeba dać leków, które między innymi budzą to komórki onkogenne, które odpowiedzialne są za po prostu nowotwory. Dalej, w przyszłości jest bardzo dużo odsetek kobiet, które w wyniku aborcji następują u nich poronienia. Bardzo często są to poronienia samoistne w pierwszych tygodniach ciąży, w pierwszym trymestrze ciąży. Te kobiety nie mogą potem donosić dzieci. To jest niesamowite, bo niby medycznie nie wiadomo dlaczego. Wszystko jest w porządku, aborcja była dokonana prawidłowo, jak trzeba. Kobieta jest zdrowa, żadnych komplikacji. Szczęśliwa, potem raptem chce mieć dzieci i nie może. I to jest tajemnica, o której lekarze, znaczy tu medycyna rozkłada ręce, bo to jeszcze, tak jak wam mówiłam, jest zdrowie emocjonalne, psychiczne i duchowe, prawda? Dalej, właśnie te porody przedwczesne, czyli kobieta nie donosi ciąży, rodzi przed terminem i niestety bezpłodność. Słuchajcie, w wyniku tych wszystkich komplikacji wcześniej wymienionych może dojść do niestety bezpłodności, trwałej bezpłodności. I jeżeli kobieta na początku nie chce mieć dzieci, to potem płacze z bólu, bo już ich mieć nie może, kiedy bardzo by chciała, bo często aborcja wykonywana jest w bardzo młodym wieku, bo komplikuje życie, a potem pozna się kogoś wspaniałego, jakiegoś mężczyznę i potem kobieta chce mieć z nim rodzinę, chce, i okazuje się, że nie może. Tak? I głównym bodźcem, który powodował tą bezpłodność, wcześniej dokonana aborcja. Przejdźmy dalej. I tutaj tak jak to też jest, słuchajcie, to jest temat rzeka. Ja wam to zawarłam w takim jednym slajdzie. Na podstawie badań, które zostały prowadzone właśnie na Uniwersytecie w Minnesocie. Te badania zostały prowadzone od roku 85. Czyli wtedy, kiedy ja się, słuchajcie, rodziłam. Tak naprawdę to są bardzo młode badania, bo wcześniej nie było aborcji. Wcześniej były poronienia samoistne. I bardzo często kobiety umierały razem z dziećmi, jeżeli to było w wyniku jakichś tam medycznych interwencji. Już podeszła ciąża, jakieś komplikacje, to dzieci umierały razem z mamami, można tak powiedzieć, prawda? Czyli tak, to jest młoda dziedzina, ale od tamtej pory, od 85 roku, powstała taka ankieta, w której prowadzone są badania nad kobietami, które dokonały aborcji. I słuchajcie, to są takie badania, które w procentach się bardzo zmieniają. Na to wpływa, na te procenty, czy kobieta jest samotna, w jakim jest wieku, jakie ma wykształcenie, ale ogólnie reasumując, to są takie skutki, jak smutek, poczucie straty. 100% wszystkich kobiet badanych zgłasza takie skutki. Dalej, poczucie winy, negatywne emocje związane z przebytą aborcją, poczucie krzywdy. I to słuchajcie, poczucie krzywdy jest rozdzielone. Albo ja się czuję skrzywdzona, bo mnie do tego zmuszono. Środowisko, rodzice, nie wiem, chłopak, brak finansów na wychowanie, cokolwiek. Albo kobiety czują się skrzywdzone, albo delikatnie można powiedzieć, czują, że robiły krzywdę komuś innemu, zmuszając ich do tego, żeby na przykład kocha chłopaka, on mówi, zróbmy aborcję,
no to ja z miłości do niego nie będę miała tego dziecka, prawda? Czyli ja bym mu zrobiła krzywdę, gdybym to dziecko urodziła. Natrętne myśli po zabiciu dziecka, depresja. Słuchajcie, depresja to jest 73%, ale ja obserwując te kobiety, które przychodzą po aborcji na oddział ginekologiczny, to jest więcej niż 73%. Podejrzewam, że to też zależy, żeby spełnić te kryteria medyczne, ale myślę, że to będzie dużo więcej. Awersja do cudzych dzieci. Te kobiety zamykają się na dzieci. I jeszcze wam jedno powiem. Ten film, który oglądaliście wcześniej, przed przerwą, to myślę, że kobieta po dokonaniu tej aborcji bardzo ciężko by się oburzała ten film. Nie wiem, czy by wysiedziała do końca. Dlatego, że ona, ją to boli. Ją to boli przez całe życie i takie filmy, które przypominają jej o tym, można powiedzieć, psują jej ułożony świat. I ta awersja do cudzych dzieci to też się nie bierze znikąd. Chodzi o to, że ona nie może patrzeć na inne dzieci, bo one jej przypominają. Bo to często kobiety, które po aborcji mają swoje dzieci, rodzą dzieci, mają problem z tym instynktem macierzyńskim, mają problem z zaakceptowaniem swoich dzieci. Jakby brakowało im tego dziecka pierwszego, albo jak ono mogło wyglądać, że tak naprawdę to te dzieci może się nie powinny urodzić, tylko to pierwsze. To jest gra uczuć i emocji w tej kobiecie. To jest bardzo, bardzo trudne. Dalej, niechęć do współżycia seksualnego. Te kobiety są bardzo często właśnie oziębłe, seksualnie nie podejmują już potem współżycia, bojąc się, mają lęki, awersję do współmałżonka. Chodzą na terapię i bardzo duży odsetek wszystkich par, potem małżeństw, które przychodzi do seksuologa, to są właśnie pary i kobiety, które w wyniku aborcji nie mogą podjąć współżycia. To jest bardzo trudne dla małżeństwa. Dalej, myśli samobójcze, nadużywanie alkoholu. To jest taki podpunkt o tym alkoholu, ale tam jest bardzo dużo używek wyliczonych. Alkohol jest na pierwszym miejscu. Dalej, próby samobójcze. Słuchajcie, 23% kobiet, które dokonały aborcji, podejmuje próby samobójcze. To na mnie zrobiło wrażenie. Dalej. Slajdzik. I to jest, na pewno o tym słyszeliście, syndrom postaborcyjny, tak zwany PAS. To jest takie medyczne sformułowanie ogólnie przez Światową Organizację Zdrowia, można powiedzieć, możliwość cytowania jest na forum. Jest tak zwany obraz kliniczny tego syndromu, który należy spełnić. Trochę mi to przypomina, słuchajcie, taki obraz, który kobieta musi przejść po stracie osoby bliskiej. Albo po odejściu tej osoby, albo po prostu po podejściu, można powiedzieć, po śmierci, albo po odejściu fizycznie gdzieś po prostu oddalają się od niej. I tutaj ten obraz jest bardzo, można powiedzieć, zbliżony do tego obrazu, na przykład po śmierci ojca, matki, brata, siostry. Także ta śmierć dziecka, mimo że ona go nie widziała, przychodzi te etapy bardzo podobnie. I tutaj jest tak, żałoba. Przez żałobę musi przejść zarówno kobieta, jak i rodzina, jeżeli o tym wie, że aborcja się dokonała, i całe społeczeństwo, bo ona wnosi to, że dokonała aborcji, do swojej pracy, jeżeli nie wstydzi się tego, do swojej pracy, do swojego środowiska, do szkoły, i inni też muszą się z tym zmierzyć. Wina. Ona czuje się winna i tutaj właśnie są takie zachowania kompulsywne, no bo o tym słyszeliście, typu objadanie się lub głodzenie. Ja to nazywam karanie się. Kobieta często myśli sobie, że mogła nie dokonać aborcji, ale nie miała nad tym kontroli, bo ktoś ją zmusił, ona sama siebie, nieważne, więc szuka jakiejś możliwości kontroli i chce coś w życiu kontrolować. Bardzo często takie kobiety potem mają bardzo wysokie stanowiska, są bardzo zacięte w nauce, idą po trupach do celu, bo one chcą udowodnić sobie i światu, że mają nad czymś kontrolę, tak? Że to dziecko im niczym szkodziło, a wręcz im pomogło. Takie trochę kłamanie w własne lustro. Dalej. Strach. Oj, nie przejdź, nie, wróćmy, przepraszam. Strach. Strach wewnętrzny. Kobieta boi się sama siebie. Boi się, że jest nieobliczalna. Tak to kobiety mówią, że ja boję się zostać potem na przykład ze swoim dzieckiem, które urodzę drugim, że ja mu zrobię też krzywdę. Taka, czuję w sobie wrogość i agresję do innych dzieci. Tak jakbym sama sobie nie ufała, tak jakbym miała taką rozdwojenie jaźni, że jest we mnie taka zła kobieta,
której ja nie ufam i nie daj Boże jeszcze się we mnie obudzi. Złość, poczucie oszukania, czyli zabójstwo nie jest rozwiązaniem problemu, tak? Ona to dopiero zaczyna widzieć po pewnym czasie, nie jest to od razu, ale tak jak mówię, ten cytat Sokratesa z początku, to kobieta z tym zostaje, prawda? I te wszystkie etapy ona przechodzi. Lęk przed partnerem, macierzyństwem, seksualnością, rolą kobiety, dziećmi, matkami, lęk przed społeczeństwem. Te kobiety, jeżeli nie powiedzą, zrobią to w zaciszu domowym, boją się. One są zamknięte na inne też dzieci, na innych ludzi. One coś ukrywają często, tak mówimy. I nie wiemy co. Przejdźmy dalej. To jest takie zdjęcie, słuchajcie. Ja to zdjęcie zrobiłam, ku mojego domu jest taki las i rosną takie dwie sosny. To jest niesamowite, że te sosny są ze sobą jakby dwie sosny, a są ze sobą, słuchajcie, złączone. I to zdjęcie mi pokazuje, słuchajcie, na czym polega zależność matki i dziecka. Ja tak sobie to wyobrażam. To nie tylko jest kwestia pępowiny, że to drzewo ma po prostu taki konar, który te drzewa ze sobą łączy, prawda? To nie jest kwestia, że to pępowina, tylko jest taka zależność, bo to są dwie oddzielne istoty, prawda? Aborcja to pokazuje, że można wyjąć, dosłownie, wyjąć dziecko i kobieta zostaje, żyje dalej, nic się nie stało. Ale ta zależność z nimi zostanie, nawet jak to drugie drzewo zetniemy, czyli to dziecko obumrze, nawet jeżeli to dziecko przeżyje, bo w wyniku aborcji bardzo często dzieci przeżywają, gdzieś tam pokryją, bo w zaciszu medycznym są potem adoptowane, gdzieś różne są epizody, co ten film też pokazuje, to ta zależność między nimi zostaje, gdzieś tam z tyłu głowy. I słuchajcie, a w wyniku aborcji, kiedy kobieta jej dokonuje i dziecko umiera, a nie jest to jej decyzja, tylko została do tego zmuszona, to właśnie jej choroba polega na tym, że słuchajcie, tego drzewa nie ma, czyli tego dziecka nie ma, tak? A ten konar zostaje. Kobieta zostaje z tym konarem i cały proces uzdrowienia tej kobiety z tych skutków psychicznych, emocjonalnych i duchowych to jest właśnie zabliźnienie, można powiedzieć obcięcie tego konaru, no bo to dziecko już do zdrowia i ta kobieta nie przywróci. Polega na tym, żeby obciąć ten konar i żeby to nie została rana, tak? To musi się zabliźnić. To jest bardzo długi proces, przez który kobiety przechodzą przez całe swoje życie. I aborcja to są konsekwencje na całe życie kobiety. Nie na życie tego dziecka, tylko na jej życie, na jej szczęście, na jej przyszłą rodzinę, na jej męża, wchodząc w związek małżeński, potem partnerski, kobieta wchodzi z tym czynem, ona wnosi całe konsekwencje potem w swoje małżeństwo, w swoją rodzinę i w całe środowisko, gdzie ona się znajduje. Przejdźmy dalej. To jestem ja i to jest mój synek. I to tak do tego drzewa, które tam było. Dobra, przejdźmy dalej. Słuchajcie, skoro mówimy o konsekwencjach aborcji, aborcja a zdrowie kobiety, no to mówiliśmy o tych negatywnych. I teraz zawsze można powiedzieć, no to teraz mówimy o pozytywnych konsekwencjach dla zdrowia kobiety. No, nie ma takich. Brak danych na ten temat. Bardzo fajnie to profesor Hazan napisał. Miałam przyjemność się kiedyś, można powiedzieć, spotkać z ich współpracownikami, bo pracowałam w szpitalu, gdzie ci ludzie z nim pracowali kiedyś wcześniej. Nawet moja mama miała przyjemność z nim pracować. Powiedział tylko tyle, brak danych. I tych danych nigdy nie będzie, bo aborcja, jako właśnie tak jak wam powiedziałam, jedna z procedur medycznych, która nie ma korzystnego wpływu dla zdrowia kobiety. Jeżeli można powiedzieć, zarodek powinien zostać usunięty w wyniku, że jest zagrożeniem zdrowia i życia kobiety, to ja wam powiem jedno, nikt tego nie wie, czy ta kobieta umrze i czy on jest zagrożeniem. Bo bardzo często dzieci rodzą się z wadami, kiedy my badamy te kobiety, ja sama pobieram im krew na konkretne badania i okazuje się, że no, mają zdiagnozowany jakiś tam zespół w ciąży. Te kobiety wiedzą, że te dzieci będą chore, rodzą się i po prostu są jedne, zdrowe, różowiutkie i głośno krzyczą. To jest wielka tajemnica, także dopóki dziecko się nie urodzi, tam był taki na korytarzu właśnie jeden plakat, dopóki dziecko się nie urodzi i kobieta go nie zobaczy, to nie wie, czy go pokocha. I nie wie, czy będzie zdrowa. Tak naprawdę to zdrowie to jest właśnie ta wielka tajemnica. I tutaj właśnie ten aspekt duchowy jest, z którym
kobiety wierzące niestety mają to szczęście, że właśnie może zostać im to wybaczone. I już kończąc i reasumując, chciałabym powiedzieć, że to nie jest tak, że kobieta musi z tym cierpieć do końca życia. To nie, żeby to z tego tak nie wyszło. Bo jeżeli jest osobą wierzącą i jest ten aspekt duchowy, ona może zostać uzdrowiona z tego cierpienia, tak? I ona potem może wyjść i dawać świadectwo, że tak, dokonałam aborcji. I chcę o tym mówić i chcę mówić, dlaczego została uzdrowiona, że każda inna nie jest napiętnowana przez siebie, przez społeczeństwo, nie jest nawiedzana w nocy płaczem tego dziecka, bo tak też kobiety mówią, może zostać uzdrowiona, tak? I ten aspekt duchowy jej w tym pomaga. I teraz, jak ktoś ma jakieś pytania jeszcze, albo z czymś się nie zgadza, to bardzo chętnie podejmę dyskusję. A, jeszcze chciałam jedno powiedzieć, tylko zdanie, że... albo nie powiem, niech to będzie moje zdanie. Ksiądz coś chce powiedzieć. Uśmiecha się. Pije wodę ze zdroszczem. No to dziękuję wam bardzo za cierpliwość. Dziękujemy pani Katarzynie, a teraz na scenę zapraszamy pana redaktora Grzegorza Górnego. Witam wszystkich serdecznie. Tak się złożyło, że jestem autorem kilku filmów dokumentalnych na temat aborcji, eutanazji, które kręciłem w wielu krajach na świecie. Robiliśmy zdjęcia w Stanach Zjednoczonych, w Albanii, Serbii, Austrii, Niemczech, Holandii. Także napisałem książkę Zbrodnia i medycyna, który jeden z rozdziałów traktuje na temat aborcji. I dzisiaj oglądaliście film October Baby. I ten film został oparty na autentycznych wydarzeniach. To była autentyczna historia dziewczyny, która się nazywa Gianna Jessen. Ona żyje do dziś w Stanach Zjednoczonych. Ona jest też jedną z bohaterek tej mojej książki. I tutaj na filmie to widzieliście jej dzieje od pewnego momentu. Natomiast ona często opowiada o tym, co było wcześniej, czego nie ma na taśmie filmowej. Ja bym chciał taki mały fragment jako wprowadzenie krótki przeczytać. Waszyngton, 22 kwietnia 1996 roku. Przed zespołem konstytucyjnym Komisji Sprawiedliwości Kongresu Stanów Zjednoczonych stoi młoda, ładna dziewczyna. Mówi, nazywam się Gianna Jessen, mam 19 lat, pochodzę z Kalifornii. Jestem dzieckiem adoptowanym, cierpię na porażenie mózgowe. Jej opowieść zaczyna się, gdy dziewczynka ma 32 tygodnie, to znaczy, gdy od 7,5 miesiąca znajduje się w łonie matki. To właśnie wtedy 17-letnia Tina zdecyduje się poddać aborcji. 5 kwietnia 1977 roku lekarz 8-centymetrową igłą przekuwa powłokę brzuszną i ścianę macicy, by wstrzyknąć do środka 200 ml hipertonicznego roztworu soli, zwanego w żargonie medycznym solanką. Dziecko, przyzwyczajone do połykania płynu owodniowego, zawierającego albuminy, wapń oraz sole mineralne, nagle styka się z gorzkim płynem, który wyżera mu gardło i pali delikatną skórę. Potworny ból powoduje, że dziecko w konwulsjach miota się z jednej strony macicy w drugą. Tina obserwuje, jak pod jej skórą toczy się walka. Świadczą o tym, co róż pojawiające się i znikające w różnych miejscach wybrzuszenia. Jest nieco zaniepokojona tym widokiem, ale lekarz uspokaja ją. Wszystko znajduje się pod kontrolą i przebiega zgodnie z planem. Agonia dziecka trwa w takich przypadkach godzinami, ale jego energia będzie stopniowo słabnąć. Lekarz oblicza, że martwa dziewczynka zostanie wydalona z łona matki około 9 rano następnego dnia, akurat wtedy, gdy on zacznie dyżur.
będzie cała czerwona od oparzeli. Personel medyczny nazywa takie dzieci kandyzowanymi obuszkami. A jednak stało się coś, czego doktor nie przewidział. O 6 nad ranem 6 kwietnia dziewczynka urodziła się żywa. Na moje szczęście, mówi, w momencie moich narodzin w klinice nie było jeszcze lekarzy. Jestem pewna, że gdyby aborter rozpoczął swój dyżur wcześniej, nie było mnie dzisiaj tutaj. W języku potocznym jestem tak zwaną spapraną aborcją, wynikiem źle spełnionego obowiązku służbowego. Świadkami mojego przyjścia na świat było wiele osób. Pierwszymi witającymi mnie osobami były biologiczna matka i pozostałe młode dziewczyny oczekujące na śmierć swoich dzieci. Ponoć wywołałam wśród nich histerię. Następną była pielęgniarka, która jednak zadzwoniła po pogotowie, a ono zabrało mnie do szpitala. Gianna spędziła w szpitalu niemal 3 miesiące. Na początku lekarze nie dawali jej żadnych szans na przeżycie. Ważyła zaledwie 900 gramów. Dziewczynka jednak przeżyła. Wypisana ze szpitala została umieszczona w rodzinie zastępczej. Lekarze stwierdzili, że na skutek porażenia mózgowego Gianna nigdy nie będzie samodzielnie raczkować, chodzić, a nawet siadać. Dzięki wytrwałej rehabilitacji, 4 operacjom chirurgicznym zaczęła chodzić o własnych siłach, a 8 lat po zeznaniach złożonych przed kongresem w Waszyngtonie pobiegła po raz pierwszy w maratonie. I tak właśnie wygląda ta historia Gianny Jessen, na podstawie której został nakręcony ten film, który dzisiaj widzieliście. I można w takim razie zadać sobie pytanie o dopuszczalność aborcji. I tutaj cały dylemat prawny, jaki tkwi w tym problemie, nie polega na tym, czy dziecko w łonie matki jest człowiekiem, tylko czy ono ma prawo do ochrony życia. Dlatego, że wszystkie systemy prawne w krajach zachodnich mówią wyraźnie, że dziecko w łonie matki jest człowiekiem. Nikt nie poddaje wątpliwość jego człowieczeństwa. Jest ono podmiotem prawa majątkowego, spadkowego. Natomiast zasadnicza jest inna kwestia. Czy ma ono prawo do ochrony życia przez państwo? I w tym momencie zaczynają się kontrowersje, ponieważ prawodawcy w niektórych krajach uznali, że w pewnych okolicznościach, czyli w pewnym wieku, czyli w jakimś trymestrze ciąży, albo w zależności od stanu zdrowia, czyli gdy płód jest uszkodzony, czyli inaczej, gdy dziecko jest chore, wtedy nie przysługuje mu ochrona prawna państwa i wtedy można dokonać aborcji. I tutaj bardzo ciekawy był przykład w Stanach Zjednoczonych, kiedy zalegalizowano aborcję. Stało się to w roku 1973. Na skutek werdyktu Sądu Najwyższego w konkretnej sprawie Wade versus Roe, i tam Sąd Najwyższy stwierdził, że mamy do wyboru 2 prawa. Prawo dziecka do życia i prawo kobiety do wolności wyboru. I że my musimy zbilansować pomiędzy 2 tymi prawami. I sędziowie uznali, że w takim razie wybierają pewien moment od pewnego tygodnia życia ciążowego do 2 momentu, że wtedy można dokonać aborcji właśnie, żeby zrobić kompromis z prawem do wolności wyboru, z prawem do prywatności. I to jest jakby zaprzeczenie całej tradycji prawnej cywilizacji zachodniej, dlatego że właśnie od początku istnienia cywilizacji judeo-chrześcijańskiej życie było najwyższą wartością. Życie ludzkie było wartością większą niż prawo do przerwania życia, niż prawo do prywatności. W tym momencie to prawo do życia zostało zakwestionowane, gdyż uznano nadrzędność innego prawa.
I stało się to głównie na skutek tego, że nastąpiły zmiany w świadomości społecznej, w mentalności ludzi. Bo tak naprawdę wszystkie zmiany zaczynają się w głowach. Dostojewski pisał w Biesach, że pożar zaczyna się w głowach. Wszystkie rewolucje zaczynają się w głowie. I jeżeli ludzie zaczną myśleć w określony sposób, to w ten sposób będą kształtować swoje życie społeczne. I bardzo ciekawie opowiadał o tym profesor Bernard Nathanson, człowiek, który prowadził taką kampanię proaborcyjną, która doprowadziła do zalegalizowania aborcji w Stanach Zjednoczonych. On stał na czele takiej organizacji NARAL i oni, zaczynając od 1969 roku, przez 4 lata przeprowadzili taką kampanię, która zakończyła się w 1973 roku zalegalizowaniem aborcji. I on mówi, że pierwszą naszą techniką, którą się posługiwaliśmy, żeby zmienić świadomość ludzi, żeby zmienić nastawienie ludzi, było fałszowanie danych statystycznych. Dlaczego to jest takie ważne, fałszowanie danych statystycznych? Dlatego, że tutaj odwołujemy się do pewnego mechanizmu manipulacji społecznej, który nazywa się anonimowymi autorytetami. Po raz pierwszy tego określenia anonimowe autorytety użył taki znany psycholog społeczny Erich Fromm w 1941 roku w takiej książce Ucieczka od wolności. I on tam pisał coś takiego, że dzisiaj wmawia się ludziom, żeby odrzucili tradycyjne autorytety, takie jak kościół, rodzina, szkoła, a w zamian byli całkowicie wolni, niezależni, suwerenni, niepodlegli i podejmowali swoje decyzje w całkowitej wolności. I Fromm pisał, że jest to złudzenie, jest to wielka iluzja, wielkie oszustwo, dlatego, że nikt z nas nie jest dla siebie autorytetem we wszystkich dziedzinach. I zawsze potrzebujemy jakichś podpowiedzeń, jakichś drogowskazów, pewnych punktów odniesienia, żeby się nimi kierować. Jeżeli odrzucamy autorytet oficjalny, typu szkoła, rodzina, kościół, to wcale nie stajemy się wolni, tylko wpadamy pod wpływ autorytetów anonimowych. I to są autorytety, które narzucają nam swoją wolę zupełnie nieświadomie, w sposób przez nas nierejestrowany. I wśród tych anonimowych autorytetów, które dokonują manipulacji naszymi umysłami, Fromm na pierwszym miejscu wymienił autorytet opinii większości. I na czym polega ten autorytet opinii większości? Otóż w tym samym czasie, w latach 40. na innym uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych, taki znany psycholog społeczny, Salomon Asch, zrobił taki eksperyment. Wprowadzono do sali 9 studentów. 8 wiedziało, o co chodzi. 9 nie wiedział, o co chodzi w tym eksperymencie. Pokazano mi 2 odcinki na ścianie. Jeden krótki, drugi długi. Tych 8 wtajemniczonych po kolei mówiło, że długi jest krótki, krótki jest długi. Tak mówił 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kolej doszła do 9. No i ten miał poważny problem, no bo wszyscy wokół mówią, że długi jest krótki, krótki jest długi. On widzi coś innego, ale wszyscy widzą coś innego. No i okazało się, że 35% badanych przez Salomona Asza studentów, 35% stwierdziło, że krótki jest długi, długi jest krótki. Właśnie pod wpływem tej presji. I kiedyś namówiłem studentów w Gdańsku na Wydziale Psychologii, żeby zrobili podobny eksperyment na pierwszym roczniku w 2007 roku w Gdańsku. I wiecie, jaki był wynik? 71% powiedziało, że krótki jest długi, długi jest krótki. Czyli nie trzeba żadnych poważnych środków finansowych, żadnych wielkich wysiłków, żeby zmanipulować człowieka. Wystarczy 5 minut. I po 5 minutach człowiek jest w stanie powiedzieć: czarne jest białe jest czarne, krótkie jest długie, długie jest krótkie. 5 minut. Żeby zaprzeczać oczywistości, która jest widoczna na pierwszy rzut oka.
A dlaczego? No bo tak działa anonimowy autorytet. Autorytet większości opinii publicznej. No bo jeżeli wszyscy tak mówią, no to ja nie mogę być gorszy, ja nie mogę się ośmieszyć, ja nie mogę wyjść na idiotę. Jeżeli wszyscy tak robią, no to ja też. I to jest ten mechanizm, do którego odwoływali się ci twórcy kampanii proaborcyjnej w Stanach Zjednoczonych. O tym właśnie mówił Bernard Nathanson, że produkowano fałszywe sondaże opinii publicznej, że większość opowiada się za aborcją. Że 70%, 80%. I często nie musiano fałszować tych wyników, tylko wprowadzano odpowiednią procedurę zadawania pytań. Bo każdy wynik sondażu można z góry założyć, można z góry osiągnąć wynik, jaki się chce, pod warunkiem, że zada się odpowiednie pytanie. Bo jeżeli zada się pytanie, 95% ludzi uważa, że to jest dobre, a pan? No jeżeli 95% uważa, że to jest dobre, no to ja nie mogę być gorszy, nie mogę być w mniejszości, no to ja też uważam, tak, to jest dobre. I w ten sposób można, odpowiednio zadając pytanie, przez odpowiednią metodologię, osiągnąć taki wynik, jakiego się będzie pożądać. Dlatego sondaże opinii publicznej często nie mają na celu zbadania opinii ludzi, ale zmianę opinii ludzi, zmianę nastawienia opinii publicznej właśnie poprzez odwołanie się do tego anonimowego autorytetu, opinii większości. I to z powodzeniem wykorzystano właśnie podczas tej kampanii proaborcyjnej w Stanach Zjednoczonych. I potem, kiedy Bernard Nathanson, on sam był aborterem, założycielem pierwszej kliniki aborcyjnej w Stanach Zjednoczonych, miał osobiście na koncie 70 tysięcy aborcji i zmienił zdanie zupełnie, kiedy wynaleziono ultrasonograf. Kiedy na ekranie USG mógł obserwować aborcję, widział, co sam zrobił, bo wcześniej był przekonany, że usuwa tkankę ciążową, a kiedy obserwował na ekranie USG, to widział, że zabija dziecko i pod wpływem właśnie ultrasonografu on zmienił swoje zdanie i ze zwolennika aborcji stał się jej przeciwnikiem i on wtedy też ujawnił te metody, którymi się posługiwało to lobby proaborcyjne. Więc jednym z takich elementów jest odwoływanie się do anonimowych autorytetów opinii większości, ale innym jest używanie odpowiedniego języka. I to też jest bardzo ważne, bo już kilka stuleci przed Chrystusem taki chiński mędrzec Konfucjusz mówił, jeżeli chcemy zmienić świat, najpierw należy zmienić język. Dlatego, że język służy nam nie tylko do porozumiewania się, komunikowania między sobą, ale także do opisywania świata i rozumienia świata. Bo jak mówimy, tak myślimy, a jak myślimy, tak postępujemy. I nie jest przypadkowe, jakich słów przy tym używamy. I tutaj w przypadku aborcji to widać bardzo wyraźnie, że w większości mediów, w większości debat, kiedy jest mowa o aborcji, to nie mówi się o dziecku nienarodzonym, dziecku poczętym, dziecku w łonie matki, tylko jakich używa się określeń? Płód, zygota, zarodek, embrion, zlepek komórek. Nie mówi się, że to jest zabicie, unicestwienie ludzkiego istnienia, tylko mówi się, że to jest zabieg, aborcja, usunięcie płodu, czy spędzenie płodu, przerwanie ciąży. A w różnych ogłoszeniach tego podziemia aborcyjnego pojawiają się takie określenia: regulacja cyklu miesiączkowego, a nawet w oficjalnych dokumentach Funduszu Ludnościowego ONZ zestaw do wykonywania aborcji nazywa się zestawem do szybkiego osiągania stanu zdrowia reprodukcyjnego. Czyli aborcja byłaby wtedy powrotem do zdrowia reprodukcyjnego. Ale co oznaczają te wszystkie sformułowania, których się tutaj używa, zamiast powiedzenia wprost o co chodzi? Otóż jeżeli dziecko nazywamy płodem, zygotą, embrionem, zarodkiem, to tak naprawdę określamy je mianem pewnej rzeczy,
przedmioty. Czyli odczłowieczamy je, dehumanizujemy. Ono się staje przedmiotem, rzeczą, instrumentem. Jeżeli o nim tak mówimy, to też zaczynamy tak o nim myśleć. Zaczynamy tak je traktować. I w ten sposób zaczyna się taki proces odwrażliwienia. Że stajemy się niewrażliwi na tą krzywdę, jaka się dzieje. Stajemy się coraz bardziej jakby obojętni na to, a to prowadzi z czasem do obojętności, akceptacji dla tego zła, jakie się dokonuje. Także bardzo ważne jest, jakich tutaj określeń używamy. I to ciekawe, że ta kwestia języka, ona się przejawia w ogóle w tym, co dzisiaj się mówi, co dzisiaj ukrywa się pod mianem wojny cywilizacji, cywilizacji życia i cywilizacji śmierci, kultury życia i kultury śmierci, tej wojny kulturowej, dlatego że różni rewolucjoniści zawsze jak chcieli zmienić świat, tak jak mówił Konfucjusz, najpierw zmieniali język. Zanim wybuchła rewolucja francuska, to encyklopedyści francuscy napisali nową encyklopedię, gdzie na nowo nazwali wszystkie rzeczy. I dzisiaj obserwujemy też zmianę różnych pojęć, zmianę najbardziej podstawowych kategorii, najbardziej podstawowych słów. Jednym z takich słów, pojęć jest kwestia płci. I do tej pory dla wszystkich było jednoznaczne, że płci są dwie, męska i żeńska. Zresztą jak wypełniamy różne ankiety, jest tam taka rubryka płeć, są dwa kwadraciki przeważnie, jest napisane, że M lub F, tak? Czyli że płeć zakreśli męską lub żeńską. Ale ostatnio słyszymy, że jest inne słowo na określenie płci, gender, i że płci może być więcej. W języku polskim to nie jest do końca tak różnica łatwa do uchwycenia, bo w języku polskim nie ma odpowiednich słów, które by różnicowały te dwa pojęcia, seks i gender. I często jak tłumacze przekładają jakieś teksty z angielskiego, gdzie się pojawiają te dwa określenia, seks i gender, to tłumaczą to tak samo jako płeć. Traktują to jako synonimy, ale to nie są synonimy, dlatego że czym innym jest seks, a czym innym gender. Seks jest to płeć biologiczna, a gender jest to płeć kulturowa. I na czym polega ta różnica? Seks, czyli płeć biologiczna, mówi o tym, że rodzimy się albo mężczyznami, albo kobietami, i zależy to od uwarunkowań genetycznych, biologicznych, hormonalnych i tak dalej. Natomiast koncepcja gender, czyli płci kulturowej, mówi, że nikt nie rodzi się kobietą i mężczyzną. Że tak naprawdę jest to kwestia wyboru. I to, że ktoś czuje się mężczyzną albo kobietą, to dlatego, że ulega pewnej presji kulturowej i tych płci może być. No jeszcze niedawno twierdzono, że 5. Ci ideolodzy gender twierdzą, że jest 5 płci. W tej chwili twierdzi się, że ich może być nieskończenie wiele i wszystko zależy od ekspresji płciowej danego człowieka. I to pojęcie gender, płci kulturowej, wprowadziła po raz pierwszy taka wpływowa ideolożka feminizmu, Judith Butler, no, która twierdziła, że płeć nie jest faktem biologicznym, że nie jest ona faktem stałym, że położna, która przyjmuje poród dziecka, patrzy na jego organy płciowe i mówi, no to jest dziewczynka albo to jest kobieta, ona nie mówi prawdy. Ona tworzy pewien mit kulturowy, wywierając presję na otoczenie i wszyscy ulegają temu mitowi, i twierdzą, że to są dziewczynki albo chłopcy, podczas gdy tak naprawdę nie jest tak. Dlatego, że człowiek może sobie sam wybierać płci i płci może być więcej. Może być płeć biseksualna, transseksualna, homoseksualna, a ostatnio pojawiają się coraz to nowe kategorie. I rzecz w tym,
że te założenia polityki gender coraz częściej dzisiaj są wprowadzane do systemów prawnych różnych krajów. Że na początku, kiedy wprowadzano do różnych umów międzynarodowych, do konwencji na temat polityki społecznej, te określenia, to twierdzono, że to są synonimy. Ale dzisiaj, kiedy na przykład Polska podpisuje jakąś międzynarodową konwencję, w której się zobowiązuje do tego, aby jej polityka społeczna, polityka rodzinna akceptowała agendę gender, no to się okazuje, że to nie są już synonimy, tylko że państwo musi akceptować tego typu ideologię. I na przykład w tej chwili to już prowadzi do takich sytuacji, że w Szkocji nie wolno mówić ojciec, matka w oficjalnych dokumentach, ponieważ jest to nietolerancyjne, homofobiczne, antygenderowe. Trzeba mówić rodzic A i rodzic B. W Hiszpanii, gdyby nie przegrał rząd Zapatero, to był już projekt ustawy, która przewidywała, że płeć, wpisanie płci w dowód tożsamości zależy od osobistej deklaracji człowieka. Czyli na przykład, jeżeli ja jestem mężczyzną, ale się ubrę i stwierdzę, że proszę mi wpisać w dowodzie, że jestem kobietą, to państwo ma obowiązek wpisać, że jestem kobietą. Dlatego, że taka jest moja deklaracja osobista i to jest zgodne z założeniami gender. Więc nie jest obojętne, jakimi się słowami posługujemy i nie są to synonimy, bo tak naprawdę stawką w tym starciu jest zmiana naszego nastawienia, zmiana naszego myślenia. A co za tym idzie? Zmiana nastawienia opinii publicznej i później zmiany prawne, które będą forsowane przez państwo. I to widać dzisiaj bardzo wyraźnie w odniesieniu do kwestii życia i śmierci w Belgii i Holandii, kiedy zaakceptowano eutanazję, ponieważ eutanazja, często się mówi, że jest to prawo do wyboru godnej śmierci, prawo do samobójstwa. Ale samobójstwo nigdzie nie jest karane. Nigdzie nie jest karana nieudana próba samobójstwa. Karane jest morderstwo. I eutanazja de facto to jest zezwolenie na zabicie kogoś. Ja akurat miałem to szczęście, że w Belgii i Holandii robiłem film dokumentalny zaraz jak wprowadzono tam prawo do eutanazji. On był emitowany w Polsacie, później zdobył nagrodę Grand Press za najlepszy film dokumentalny w Polsce. I kiedy jeździliśmy po tej Holandii, widzieliśmy masę starszych osób, które się przenoszą na starość do Niemiec, do niemieckich domów starców, bo się boją lekarzy pierwszego kontaktu w Holandii. Dlatego, że 14% wszystkich zgonów w Holandii to są eutanazje, z czego większość to są tak zwane kryptanazje, czyli eutanazje bez zgody i wiedzy zainteresowanego. Ja miałem wiele kontaktów z takimi osobami, bo oni byli bohaterami mojego filmu, którzy opowiadali przed kamerą, jak uśmiercano ich bliskich bez ich wiedzy i zgody. Na przykład był taki pan Żadu pod Maastricht, którego żona cierpiała na bóle. I poprosił lekarza, żeby lekarz przyszedł i pomógł. Lekarz mówił, no to zrobimy zastrzyk. No dobrze, to zrobimy zastrzyk. Tylko że on nie wiedział, że to jest zastrzyk kończący życie jego żony. I sam przytrzymywał tą żonę, kiedy lekarz dawał zastrzyk. I potem, jak z nim rozmawialiśmy, on do końca życia mówi, żyje w poczuciu winy, że to on uśmiercił swoją żonę, ponieważ on wezwał lekarza, on poprosił o zastrzyk. Tylko że nikt mu nie powiedział, że to będzie zastrzyk kończący jej życie. Tak samo rozmawialiśmy w Nijmegen z rodziną, w której uśmiercono dziadka, starszą osobę, on miał lat 70. Stwierdzono u niego raka nowotwór węzłów chłonnych. No i lekarze mu dawali 3 lata życia, że no z 3 lata jeszcze powinien pożyć. On po tygodniu nie żył,
I kiedy rodzina przyszła do szpitala zapytać, co się stało, usłyszeli, no ale przecież poprosił o eutanazję. No ale oni mówią, ale on jest wierzący. U nas w rodzinie nikt nigdy by nie poprosił o eutanazję. Więc jako prośbę o eutanazję zinterpretowano jego prośbę, proszę mi pomóc. No i oni to zinterpretowali, że proszę mi pomóc, więc no, zrobiono eutanazję. Takich przypadków jest tak wiele, że można się zapytać, czy ta eutanazja bez zgody i wiedzy zainteresowanego to jest wypaczenie szlachetnych ideałów eutanazji, która jest taka pełna wzniosłych haseł, czy to jest logiczna konsekwencja, że jak zezwalamy na eutanazję, to doprowadzamy do tego, że się zabija ludzi bez ich wiedzy i zgody. I oni odpowiadają tak, że jeżeli traktujemy eutanazję jako dobrodziejstwo, to nie mamy prawa pozbawiać tego dobrodziejstwa kogoś, nawet jeżeli tego nie chce. No wręcz przeciwnie, naszym obowiązkiem jest właśnie obdarowywać ich tym dobrodziejstwem. I myśmy tam spotkali pewnego Polaka, profesor Żylicz, który założył pierwsze w Holandii hospicjum opiekujące się osobami terminalnie przewlekle chorymi. On nam opowiadał, że był chirurgiem w szpitalu. I miał pacjenta, który leżał chory, i on poszedł na tydzień na urlop. Po tygodniu wraca, patrzy, tego pacjenta nie ma. No i pyta, no ale gdzie jest ten pacjent? No nie żyje. No jak to nie żyje? Przecież czuł się dobrze. No ale była eutanazja. No ale jak ta eutanazja? Przecież nic nie rokowało, że on jest przewlekle terminalnie chory, że jest cierpienie mu nie do zniesienia, ból nie do zniesienia. No i usłyszał odpowiedź, no ale my potrzebowaliśmy tego łóżka dla następnego chorego. I to było w 1973 roku, kiedy jeszcze eutanazja nie była oficjalnie dozwolona w Holandii. I on przeżył wtedy taki wstrząs, że postanowił odejść z tego systemu zdrowia i założyć pierwsze w Holandii hospicjum, które zajmuje się osobami przewlekle chorymi. I doświadczenie w tym hospicjum jest takie, bo rozmawialiśmy z pielęgniarkami z tego hospicjum, że żadna osoba, którą otoczono troską, opieką, nie poprosiła nigdy tam o eutanazję, nawet jeżeli wcześniej chciała o to poprosić. Dlatego, że ból nie do zniesienia nie jest powodem prośby o eutanazję. Bo w społeczności muzułmanów, a tam żyje 600 tysięcy muzułmanów, nikt nigdy nie poprosił o eutanazję. A co to znaczy, że muzułmanów inaczej boli, że oni nie czują bólu nie do zniesienia? Nie, bo to nie ból jest przyczyną problemu, tylko przyczyną jest poczucie bezsensu życia, poczucie bycia troską dla innych, a ciężarem dla innych, a niekiedy też presja ze strony otoczenia, ze strony najbliższych, no, żeby już popełnili tą eutanazję. I rozmawialiśmy z profesorem Ryszardem Fenixenem, jako kardiochirurg pracował 19 lat w Holandii, potem się przeniósł do Stanów Zjednoczonych i on opowiadał tak, że przychodzi kiedyś na obchód ordynator i on akurat trafił jako gość na ten wydział. No i ordynator zaczyna pierwsze słowa, no to kogo mamy dzisiaj do eutanazji? No i tam mówi pielęgniarka, no ten leży nieprzytomny, no to proszę bardzo, eutanazja. I on mówi, ale przepraszam, ale czy ktoś go zdiagnozował? Czy ktoś spojrzał w jego kartę choroby? Czy ktoś stwierdził, co mu dolega? No to ja pójdę tam i sprawdzę. I co się okazało? Że ten pacjent dzień wcześniej przyszedł do szpitala z potwornymi bólami. Ordynator kazał mu dać jakąś końską dawkę Valium, na skutek czego facet nafaszerowany tymi środkami no był kompletnie nieprzytomny. I następnego dnia ten ordynator zapomniał, że mu przypisał to Valium i go doprowadził do takiego stanu i na dzień dobry zaproponował eutanazję. Gdyby nie interwencja profesora Fenixena, który nam opowiadał o tym przypadku przed kamerą, więc ten przypadek jest opowiedziany w naszym filmie, no to ten człowiek by nie żył. A trzy dni później opuścił szpital o własnych siłach, w podskokach, nic mu nie dolegało. I ta procedura eutanazji też sprawia, że psuje się zawód lekarza, bo wielu lekarzy, którzy stają przed jakimiś przypadkami bardziej skomplikowanymi, nagle mówi, no ale ja nie wiem, jak go leczyć. Bo lekarze się zawsze uczą na swoich najtrudniejszych pacjentach. Ale jeżeli oni z góry rezygnują z leczenia,
to nie mają doświadczenia zmagania się z chorobą, tylko najprostsze rozwiązanie, eutanazja. I w ten sposób oni mówią, ale ja nie wiem, jak pana leczyć, bo ja nigdy sobie z takim przypadkiem tak nie radziłem, bo zawsze stosowałem eutanazję. I tu się kryje też taki pewien aspekt tej sprawy, o którym się nie mówi, a który jest decydujący, to jest aspekt finansowy. Dlatego, że społeczeństwa zachodnie cierpią w tej chwili na kryzys państwa dobrobytu, państwa socjalnego, który nie jest w stanie utrzymywać świadczeń już dłużej na tym poziomie, dlatego, że jest kryzys demograficzny, nie ma rąk do pracy, a utrzymanie człowieka w ciągu ostatniego pół roku życia kosztuje więcej niż utrzymanie go w ciągu całego poprzedniego okresu życia. A wydłużyła się dzisiaj średnia wieku człowieka, ludzie żyją dłużej niż kiedyś. Jest kryzys demograficzny, więc nie ma kto pracować na te emerytury, na ten cały socjal. Jest nacisk ubezpieczalni, żeby dokonywać eutanazji z powodów finansowych, bo państwa nie stać na utrzymywanie tych ludzi przy życiu. I w tej chwili w Holandii jest rozpatrywany projekt takiej ustawy, żeby każdy w wieku 70 lat dostawał do domu tabletkę obowiązkowo, że zawsze w razie czego może sobie wybrać po nią sięgnąć i zakończyć swoje życie. Między innymi była minister zdrowia Holandii Els van Borst, jest gorącą zwolenniczką przyjęcia takiej ustawy. No więc jeżeli za oknem jest deszcz, jest taka pogoda depresyjna, mam zły nastrój, zawsze mogę sięgnąć po tabletkę. Więc w tej chwili jest bardzo taki silny nacisk finansowy na to, żeby wprowadzać eutanazję, ponieważ nie stać państw na utrzymywanie obywateli. Dlatego też, kiedy mówimy o aborcji, eutanazji, o tej całej sferze wojny kulturowej, która jest tak naprawdę wojną o życie, to warto nie ulegać tak zwanym anonimowym autorytetom, temu co często mówią autorytety medialne. Trzeba się kierować zdrowym rozsądkiem, takim poczuciem pewnego zdrowego dystansu do tych autorytetów i tworzyć sobie własną opinię. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to ja chętnie odpowiem. Za te cenne informacje. Chcę z tego miejsca podziękować naszym prelegentom. Chcemy podziękować Wam za dzisiejszą obecność, wytrwałość i uwagę. Przez cały tydzień na korytarzu będziemy mogli oglądać wystawę dotyczącą tematu aborcji oraz do piątku będzie trwała zbiórka pieniędzy. Dyżurni będą odwiedzali Was w klasach z puszką, do której będzie można wrzucić dowolną sumę, która zostanie przeznaczona na cele Fundacji Bractwa Małych Stópek. Fundacji, która zajmuje się działaniami antyaborcyjnymi. Był to dzień inny niż pewnie wszyscy z Was się spodziewali. Jednak pamiętajcie, że wszystko ma swój czas, a dziś nadszedł czas, aby mówić o pewnych wartościach, o rodzinie, której spoiwem są dzieci, a która z kolei jest fundamentem społeczeństwa. Niech to wszystko, co dziś zobaczyliśmy i usłyszeliśmy, pracuje w nas i przynosi dobre owoce. Nie, proszę Was, nie zostawmy tego tematu w tych murach. Pomyślmy i zastanówmy się nad tym jeszcze po powrocie do domu.
pamiętajcie, najważniejsze jest to, abyśmy byli odpowiedzialni. Nie tylko za siebie, ale także za swoich bliskich. I tu w szczególności chcę zwrócić się do mężczyzn siedzących na tej sali. Pokażcie, że naprawdę nimi jesteście. Bądźcie odpowiedzialnymi chłopakami, a w przyszłości także mężami i ojcami. Dziękuję wam jeszcze raz za ten cały dzień.